Serdecznie na kolejnych zajęciach realizowanych w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Temat dzisiejszego spotkania brzmi: idealny lider grupy to ja. Nazywam się Wojciech Głód, jestem pracownikiem Wydziału Ekonomii Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i dzisiaj będę miał przyjemność trochę z Wami podyskutować, porozmawiać właśnie na temat bycia liderem zespołu, bycia liderem grupy i samej pracy zespołowej. Na to na początek sobie zadajmy takie pytanie, co to znaczy zarządzać? Jak byśmy mogli zdefiniować pojęcie zarządzania? Wszyscy mówimy, że zarządzamy czymś, kimś. Co to znaczy zarządzać? Decydować o czymś. Decydować o czymś, dobrze. Mikrofon mam tylko jeden, tak może dobrze głośno mówmy z sali. Tutaj może? Podejmować decyzję. Okej, czyli decydować, podejmować decyzję. Gospodarować. Gospodarować. Tak naprawdę zarządzanie, moi drodzy, możemy sprowadzić do takich czterech istotnych rzeczy. Mianowicie, spójrzcie, definicja zarządzania mówi nam, że zarządzanie uczy nas, jak planować, organizować, motywować oraz kontrolować swoją pracę oraz działania innych ludzi dla wspólnego dobra. Gdybyśmy mogli jako przykład podać tutaj naszego spotkania, naszego projektu EUD, to ktoś to zaplanował, tak? Ktoś to zorganizował. Wyście się również do tego zmotywowali, że tu jesteście, a na końcu, na koniec semestru, na koniec roku akademickiego studenci mają sesję egzaminacyjną, mają kolokwia, wy również będziecie mieli egzamin, tak? Sprawdzam, taki test na koniec i wtedy skontrolujemy, na ile się nauczyliście. Dobrze, to mamy pojęcie zarządzania. A teraz przejdźmy do drugiego pojęcia. Jest to pojęcie grupy zespołu. Jak byśmy mogli podać definicję, zinterpretować to pojęcie? Grupa zespół. Osoby, które pracują się razem. Osoby, które pracują razem, jak najbardziej. Zbiór osób, które są współpracują. Okej, okay. Tutaj mamy. Kilka osób, które wykonują coś razem. Dobrze, i tam może z tyłu. Zgrane osoby, dobrze. Tu jeszcze, prosimy. Osoby, które dążą do celu. Razem. Doskonale, razem dążą do jakiegoś celu. Pospójrzmy teraz na właśnie definicję grupy zespołu. Taka definicja, którą sobie podzieliłem na kilka elementów. Każdy element, każda kropka, każdy punkt jest bardzo istotny w tej definicji, bo mówi nam, dlaczego ta grupa, ten zespół jest tak istotny. Czyli definicja mówi, że zespół, grupa to dwie lub więcej osób, które w ramach określonej struktury, może być to struktura danej organizacji, wspólnie oddziałują na siebie i współdziałają. Czyli mamy jakby kwestię dogadywania pewnych rzeczy między sobą i wspólnego działania. Druga kropka mówi nam, że zespół oprócz tego ma doprowadzić do tworzenia się więzi między nimi. Mamy relacje, tak? Są znajomości, wspólnie podejmujemy decyzje, wspólnie pracujemy, wspólnie coś ustalamy. Następnie mamy wspólny cel, to już było tutaj przez Was mówione, czyli wszyscy musimy osiągać, dążymy do osiągnięcia wspólnego celu. I mamy również taką kwestię, że zespoły mają wspólne normy i wartości. Co to oznacza? Że się ze sobą zgadzają i dążą do tego samego. Okej. Dobrze. No i na końcu mają poczucie odrębności oraz wspólnoty losów, tak? Czyli mają świadomość, że dążą do czegoś takiego ważnego. Dobrze. A gdybym zapytał Was o jedną jeszcze taką ważną rzecz, mianowicie dlaczego właśnie praca w zespole? Co nam daje praca w zespole? Dlaczego jest taka ważna i dlaczego jest tak istotna, jeżeli mówimy również o zarządzaniu. O, teraz wszyscy mają jakieś pomysły. Można się dzielić na swoją pracę. Dzielimy się pracą, ok. Szybciej praca idzie, tak, tutaj. Wspieramy się razem, tak, współdziałamy, wspieramy się razem. Razem jest raźniej. Razem raźniej, tutaj na końcu.
I tu jeszcze może. Większe możliwości, jak najbardziej, dziękuję. Gdybym to wszystko zebrał teraz, zobaczcie, myślę, że każdy również ma swój pomysł, dlaczego ta praca w zespole jest tak istotna. Ja tutaj takich kilka rzeczy wymieniłem, pozwolę sobie wymienić, zobaczcie. Pierwszy myślnik mówi, że jest to bogactwo wiedzy i doświadczenia. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia pracy zespołowej? Każdy wie, co ma robić. Również, ale przede wszystkim dlatego, że każdy jest czymś innym dobry, tak? Na przykład gdybym spytał, kto z Was lubi matematykę? Okej, okay. Kto lubi historię? Kto lubi biologię? Kto lubi fizykę? Kto lubi angielski? Zobaczcie, każdy się do czegoś zgłosi, tak? Czyli tak naprawdę, gdybyśmy mieli stworzyć grupę, to byśmy mieli szereg osób, którzy się na czymś znają, tak? Następnie mamy skuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Na czym polega ta cecha zespołu z kolei? Dokładnie, podejmujemy same decyzje i nie działamy w pojedynkę, tylko działamy w zespole, w grupie. Wtedy będzie łatwiej coś rozwiązać, jakiś problem, tak? Możemy wspólnie zadecydować o jakimś problemie, jak go rozwiązać. Dobrze. Następnie mamy lepsza komunikacja. To myślę nie wymaga tłumaczenia, czyli komunikacja, lepiej się dogadujemy, wspólnie idzie nam raźniej, lepiej praca. A podział obowiązków też chyba jest jasny, tak, dla Was? Czyli każdy wie, co ma robić, co do niego należy. Pomoc innym, jak byśmy to mogli zdefiniować? Jak najbardziej, tak? Jak jest problem, to możemy sobie nawzajem pomóc, czyli element samopomocy tak zwanej, tak? Dobra? I tu jeszcze może? Jak jeżeli ma jakiś problem, to wtedy to zostanie starając się pomóc. Dokładnie, czyli pomoc jakby zrozumieć, co to problem. Lepsze wyniki, czyli te wszystkie tutaj myślniki, które były, można sprowadzić niejako do tego ostatniego, czyli to wszystko, jak nam zafunkcjonuje, to na końcu będziemy mieli lepszy wynik, czyli uda nam się dany cel osiągnąć. No i na końcu myślę, że to nie trzeba tego kończyć, abyśmy dokończyli jeden za wszystkich. Dokładnie. To podsumuje nam tą jakby cechę idealnego zespołu. Dobrze. I teraz zobaczcie. Następnie każdy zespół, każdą grupę można zdefiniować przez takie następujące cechy. Po pierwsze mamy cele, podział ról, rodzaj związku, działanie i odpowiedzialność. I zobaczcie, bo oczywiście grupa zespół to może być grupa zespół w pracy, który wykonuje konkretne zadania. Ale zobaczcie, z pracą grupową, z pracą zespołową możemy spotkać się nie tylko w pracy, do której chodzimy. Jakie możecie podać inne grupy, inne grupy, inne zespoły? Jakie to mogą być grupy, zespoły? W szkole. W szkole. Jakaś grupa, klasa. Drużyna piłkarska, rodzina, podczas treningu, trening jakiejś grupy sportowej, dana firma, tak, jakiś zespół w firmie i zespół muzyczny, jak najbardziej, tak, ja tutaj również Państwu podałem, drogie dzieci, mamy tutaj zespół piłkarski, no nie jest to taki skład, który wczoraj grał, ale bardzo zbliżony do tego. Mamy zespół pracowników, tak, w wybranej firmie, który coś tam analizuje i mamy grupę właśnie w szkole, które wspólnie wykonują jakiś projekt. I teraz zobaczcie, w każdym z tych zespołów, żeby zespół zafunkcjonował, żeby dobrze działał, muszą być spełnione następujące elementy. Cele. Czyli wspólnie określony cel musi być w danym zespole. Po drugie, musi być podział ról, czyli podział obowiązków, co kto robi, co kto realizuje, jakie zadania. Następnie rodzaj związku, czyli wspólnie się spotykamy, trenujemy, ustalamy i tak dalej. I następnie działanie, czyli każdy z nas dokłada tą niejako cegiełkę, taką powiedzmy cegiełkę do wspólnego celu, żeby ten cel osiągnąć. No i na koniec mamy odpowiedzialność, tak? Czyli grupowa odpowiedzialność za wynik w myśl tego, co było przed chwilą. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No dobrze. A teraz sobie musimy coś uświadomić. A teraz tak, mieliśmy w temacie naszego spotkania idealny lider grupy to ja. I teraz sobie musicie zadać pytanie i sobie uzmysłowić, co to naprawdę, na czym polega zarządzanie zespołem. Musicie mieć świadomość, że w każdym zespole, w każdej grupie to jest, nie jest tak, że wszyscy są tacy sami.
Tak jakbym spytał Państwa, czym się interesujecie, jakie są Wasze zainteresowania, w czym jesteście dobrzy, w jakich przedmiotach i tak dalej, to każdy coś innego by podał, tak? I żeby to uświadomić, to były kiedyś prowadzone takie badania z zakresu zarządzania psychologii i te badania nam dały odpowiedź taką, że w każdym zespole można zaobserwować pewne role. Role w zespole, czyli pewne cechy osób, które następnie nazwano w sposób następujący. Realizator, koordynator, twórca kreatywny, badacz zasobów, dusza zespołu, skrupulatny wykonawca oraz krytyk. Tak byśmy sobie mogli zdefiniować, czym się te poszczególne role w zespole, charakteryzują. Mamy pierwszego, mamy realizatora. Jakbyśmy mogli go zdefiniować? Kto to jest realizator? Ktoś, kto realizuje pomysły. Ktoś, kto realizuje pomysły. Dobra? Ktoś, kto tworzy daną grupę, jakiś projekt realizuje, tak? Ktoś, kto spełnia marzenia, realizuje pewne zadania. Dobra. Czyli pierwsza rola, realizator, to jest ktoś, kto tak naprawdę w zespole będzie odpowiedzialny za jego kierowanie, tak? Często jest tak zwany lider nieformalny. Drugą rolą jest koordynator. Może tutaj z przodu panowie, jak byśmy zdefiniowali cechy koordynatora? Może kolega? To jest osoba, która koordynuje działania grupy. Dokładnie, tak? Koordynator, bardzo ważna osoba. Jest to koordynator, czyli osoba, która będzie koordynowała jakby całą pracę zespołu. Kolejną rolą w zespole, to jest twórca kreatywny. Kim będzie twórca kreatywny? Jaka będzie jego rola w zespole? Osoba, która robi na przykład takie rzeczy, które by były zabawne dla kogoś. Dokładnie, czyli jest jakby takim twórcą ciekawych rzeczy, można powiedzieć, tak? Okej. Okay. Tworzenie wszystkich projektów. Tworzenie projektów. To jest tak zwany, można powiedzieć, generator pomysłów. On może na coś wpaść ciekawego, na co na przykład ktoś inny by nie wpadł, tak? Twórca kreatywny. Następnie kolejną rolą, bardzo ważną, istotną, to jest badacz zasobów. Kim będzie, jakie będzie miał cechy badacz zasobów? Czyli analizuje, jakie będą koszty, tak? Jakie będą zasoby, jakie są potrzebne zasoby niezbędne, żeby coś zrobić. Inaczej? Analizuje rzeczy i wyciąga z nich analizy, które będą w odpowiednich realiach. Oczywiście. Bada, ile mamy tych zasobów. Dokładnie, czyli z jednej strony badacz zasobów będzie badał na przykład, ile mamy pieniędzy, ile mamy jakichś materiałów, ale druga bardzo ważna kwestia w tym badaniu zasobów to jest taka, że on wie, kto w czymś jest dobry. Do kogo można się zwrócić z jakimś problemem. On ma dobry kontakt, tak? Czyli badacz zasobów. Kolejną rolą to jest tak zwana dusza zespołu. Często nazywana jako dusza towarzystwa. Dokładnie, rozmiesza zespół. Inaczej? Organizuje, żeby był bardziej zgrany. Dokładnie, dużo zespołu to jest osoba, która często coś ciekawego powie, nawet jakiś dowcip. Bardzo często, bo grupa niekiedy jest tak spięta, nie idzie ta praca, wysiłki idą na marne, nie widać tego celu, a ten ktoś potrafi rozbawić, dobrze zintegrować zespół, żeby wspólnie lepiej pracował. Okej. Okay. Mamy jeszcze taką bardzo istotną rolę, jest to ta rola przedostatnia, skrupulatny wykonawca. Kim będzie skrupulatny wykonawca? Czyli coś wykonuje na przykład, jak komuś się nie będzie chciało, tak? Czyli będzie ten odpowiedzialny za taką ciężką, mozolną pracę, taki koń pociągowy. Codziennie pracuje, skrupulatny wykonawca. Okej. Okay. A na końcu jeszcze istotna rola, ja tutaj taką rolę tutaj widzę u kolegów z przodu, to krytyk. Kto to jest krytyk? O, wszyscy lubią krytykować.
Ten to ocenia, na przykład Magda Gessler. Dobrze. Inaczej? Osoba, która ostateczny wynik tak jakby ostatni taki sędzia, tak? Można powiedzieć, on na końcu gwizdnie, tak jak wczoraj po 22 gwizdnął sędzia i wszyscy się oczywiście ucieszyli, tak? Wiadomo w jakiej sytuacji, czyli taki ktoś, kto wyda ten końcowy werdykt. Oceni, skrytykuje. Dobra. Wróciliśmy do początku, to teraz przejdźmy do właśnie. Już tak sobie ujawniłem jedną postać, lider zespołu. Miejmy świadomość, że oczywiście liderem zespołu może być osoba, tak jak powiedzieliście, może być to muzyczny zespół, może być to zespół sportowy, może być to firma, może być to uczelnia. Ja tutaj podaję kilka przykładów i chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie się zastanowili, jakie to cechy mają te osoby, że stały się liderami zespołów, często nawet liderami krajów czy dużych koncernów. Pierwsza z nich, myślę, bardzo proste do ocenienia pod kątem cech. Lider zespołu, bohater, jeden z bohaterów wczorajszego wydarzenia. No i teraz spróbujmy ocenić go pod kątem cech lidera zespołu. Jakie to cechy posiada Robert Lewandowski? Wytrwały, bardzo ważna cecha. Lider powinien być wytrwały w dążeniu do celu. Czy bogactwo jest wyznacznikiem bycia liderem? Chyba niekoniecznie. Dobrze. Mamy Lewandowskiego, mamy cel. Dobra. Papa Smurf. Jakie to cechy posiadał Papa Smurf, że stał się liderem wioski Smurfów? Był mądry. Robił różne te czary. Czary robił różne, tak? Wspólnie, tak? Opiekował się o Smurfy, tak? Okej, okay, tak? Czyli... Był sprawiedliwy. Czyli jest to kolejna cecha, która będzie bardzo istotna, jeżeli chodzi o bycie liderem zespołu. Mamy kolejną osobę. Kto to jest? Pierwsze. No, twórca tego systemu, na którym obecnie pracuje mój komputer, czyli Bill Gates. Bill Gates i oczywiście twórca Microsoftu, tak? I teraz jakbyśmy ocenili cechy, które posiada lider zespołu Microsoft? Szybki. Mądry. Kaszasty. Pomysłowy. Tu myślę, że taka jedna ciekawa cecha, którą można go ocenić, to jest wizjoner. Wizjoner, tak jak osoba, która posiada wizję i cel, do którego będzie uparcie dążyć. I ostatnią postacią, którą sobie pozwoliłem tutaj zaprezentować. Kto to jest? Jagiełło. Władysław Jagiełło. Twórca zwycięstwa pod Grunwaldem. Jakie cechy powinien posiadać, waszym zdaniem, posiadał Jagiełło? Tak. Musi mieć plan. No tak samo powiedzieć, jak miał plan na Polskę tamtego czasu, jak miał plan na zwycięską bitwę pod Grunwaldem, tak? W 1410 roku. Co jeszcze? Był przewidujący, tak? Był wizjonerem niejako, tak samo jak Bill Gates w czasach współczesnych. Dobrze, to teraz tak, zobaczcie sobie. To wszystko, co tu powiedzieliśmy, można sprowadzić do takich trzech ról, które pełni każdy lider. Czy to był Lewandowski, czy to był Papa Smurf, czy to był Łokietek, czy to był Bill Gates. A każdy lider powinien jakby trzema cechami się charakteryzować. Powinien posiadać role interpersonalne, informacyjne oraz decyzyjne. Jak byśmy opisali? Na czym będzie polegała, moi drodzy, rola pierwsza, czyli rola interpersonalna? Dobrze zarządza personelem, czyli umiejętnie komunikuje się z grupą i zespołem, tak? Dobra. Na czym będzie polegała rola informacyjna?
wszystkich informuje, ok? Informuje i co jeszcze? I umiejętnie gromadzi i selekcjonuje informacje. Wie, co jest ważne, co nie jest ważne, czy się zajmować, czy nie. I na końcu rola decyzyjna, to już padło na początku naszego spotkania, czyli podejmuje skuteczne decyzje. Gdybyśmy wrócili do pojęcia bycia liderem, bycia przywódcą. I tu taka ciekawa myśl się pojawia, spójrzcie. Przywódcy to kierownicy, którzy potrafią ekscytować, inspirować i dawać energię, a nie tylko stresują, gnębią i kontrolują. Liderem zespołu nie może być każdy. Musi posiadać te cechy, o których tu mówiliśmy od początku, które posiadają osoby, które tutaj się pojawiły również na slajdach i te cechy, które wspólnie wymieniliśmy. A teraz spójrzmy, bo mogą być różne również style kierowania. Zależy to od sytuacji, zależy to od firmy, od zespołu, z którym pracujemy. Tak naprawdę możemy mówić o takich trzech klasycznych rodzajach kierowania, stylów kierowania, tak? Czyli w jaki sposób będziemy zarządzać. I jest to tak zwany styl, zobaczcie, tak zwany styl autokratyczny, demokratyczny i tak zwany, takie trudne słowo, styl liberalny. Gdybyśmy, zaraz przejdę do definicji tych poszczególnych stylów, a gdybyście spróbowali sami określić, to myślę, podpowiedzią będą te rysunki, które się pojawiły, to myślę, że możemy wspólnie dojść sami do tego, jaki to znaczy, w co znaczy być, jakby kierować stylem demokratycznym, liberalnym czy autokratycznym. Na czym będzie polegał zatem styl autokratyczny? Że ta osoba sama podejmuje decyzję i nikogo nie pyta o zdanie. Jak najbardziej, tak? Czyli sam decyduje, sam podejmuje decyzję, nie pyta nikogo o zdanie. Uważa, że jest najwyższy i mają się go wszyscy. Uważa, że jest najważniejszy i myśli, że mają go wszyscy słuchać. Dobra, to przejdźmy do drugiego stylu. Troszkę niżej ten styl się znajduje, ta postać czerwona. Styl demokratyczny, co on będzie oznaczał? Głosowanie. Głosowanie, tak? Demokrata. Że każdy może swobodnie wyrazić swoje zdanie, swoją opinię. Dokładnie, tak? Czyli można powiedzieć, jakby streścić tutaj, co kolega odpowiedział. Chodzi o to, że w stylu demokratycznym wspólnie ustalamy decyzję. Czyli jest to osoba, która słucha innych. A na czym będzie polegał ten styl ostatni, tutaj tego zafrasowanego, myślącego ludzika, styl liberalny? Że sam wszystko planuje, sam wszystkie myśli. No to był bardziej styl autokratyczny, a ten taki zastanawiający się, który za bardzo... Bez mikrofonu. To jest taki styl, w którym on myśli i się pyta o zdanie innych. Myśli się, pyta często o zdanie innych, a nawet często... Nawet nie pyta się, a sam nie wie. Tak nie do końca nie wie, co zrobić. No właśnie to, jak ten tutaj nasz ludzik się zastanawia, o co w ogóle chodzi. Liberalny. Gdybyśmy tutaj wspólnie podsumowali, zobaczcie, styl autokratyczny, czyli kierownik zachowuje całą władzę i odpowiedzialność. On jest najważniejszy w firmie i on podejmuje decyzje. Po drugie, zadania i sposób ich wykonania jasno określa tylko właśnie on, tylko lider zespołu. Dominuje komunikacja góra-dół, czyli słuchajcie, macie to robić w taki sposób, nie wolno inaczej. I na końcu mamy, często nie słucha, a co oni tam się znają, ja jestem szefem, ja jestem najważniejszy, po co mi tam inni, tak? Demokratyczny, czyli tutaj ten, który był w środku, czyli podwładni mają duży zakres swobody. On się nie będzie im tam wtrącał do niczego, oni wiedzą, co mają robić, on nie musi nimi tak aż kierować, tak? Dominuje komunikacja dwustronna, zobaczcie, tam mieliśmy tylko góra-dół, a tu również jest dół-góra, czyli słucha swoich pracowników i pyta ich, czy tak możemy, czy tak będzie dobrze i tak dalej. Informuje o celach i zadaniach swoich podwładnych, czyli mówi, co mają robić, ale również słucha ich oczekiwań, ich problemów i tak dalej. Zna potrzeby, tak, i umiejętności pracowników, wie, co mają robić, w jaki sposób i jak im pomóc. A ten właśnie ostatni, liberalny, to taki styl, który za bardzo nie wie, jak to zrobić, nie jest skłonny do podejmowania decyzji, deleguje uprawnienia, żeby go później nie posądzać, co on zrobił.
I teraz tak, patrząc na te definicje zespołu, które mieliśmy, na cechy zespołu i na te różne podejścia do definiowania kierownika, lidera, czeka nas teraz zadanie, mianowicie zadanie, które wykonujemy w grupach.